Łukasz Woźniak, dobry wieczór Państwu. W jednym z naszych poprzednich odcinków informowaliśmy Państwa o zamiarach budowy kopalni odkrywkowej na terenie Dolnego Śląska, a dokładnie miasta Lubin i otaczających go gmin. Tym razem podobna sytuacja spotkała mieszkańców Miejskiej Górki i Krobi w województwie wielkopolskim. Wykonywane od listopada 2011 roku odwierty badawcze wywołały oburzenie mieszkańców, którzy przede wszystkim mają żal do burmistrza Karola Skrzypczaka. Powód? Wydanie pozytywnej opinii na temat poszukiwań złóż węgla brunatnego bez konsultacji z mieszkańcami. Miejska Górka to jedna z kilku gmin, nad którą zawisło widmo inwestycji dotyczące kopalni odkrywkowej. Dzisiaj są tutaj domy, jest także kościół, ale za jakiś czas to wszystko może się zmienić. Przygotowany przeszło rok temu projekt dotyczący potencjalnego kompleksu energetycznego w południowej Wielkopolsce swoim obszarem obejmuje miejscowości takie jak Rydzyna, Krobia, Poniec, Oczkowice oraz podległe im wsie. Mieszkańcy są oburzeni, bo jak uważają, nikt ich nie informuje o podejmowanych krokach, a o przesiedleniu nie chcą nawet słyszeć. W tym miejscu kopalnia... To nie jest to, to byłaby gospodarka rabunkowa. Dla tych kilku metrów pokładu węgla nie warto niszczyć naszych pól uprawnych, z których wiele osób żyje. Takie mocne rolnictwo jak tutaj jest, to w ogóle nie powinno być mowy o żadnej kopalni. Jak można zdegradować to środowisko? W zasadzie już bezpowrotnie nie. Dziwię się rolnikom, którzy wpuszczają... Wie pan... Brak słów, nie? No to wszystko, jak można wpuszczać, robić odwierty i ze świadomością, że tu może być kiedyś nic, wszystko skończone, nie? Wyobraża sobie pan, to jest moje życie i ma tego nie być? Moim zdaniem jest, próby ja zrobię, no ale żeby tej kopalni już nie było, bo co będzie dalej? Rolnictwo całe rozpieprzą, nie? Jako młody rolnik pragnę chcę inwestować na swoim gospodarstwie, postawiłem nową oborę 2 lata temu, teraz chcę postawić nowy dom. Bo małe mamy i teraz nie wiem, co dalej robić. Materiał nakupiłem, fundamenty postawiłem i wszystko stoi. My tyle lat tutaj mieszkamy, dorabialiśmy się od samego tam, można powiedzieć, no kupiliśmy to i cały czas się dorabialiśmy, jeszcze teraz się dorabiamy. No bo nigdy człowiek nie ma, żeby tyle te. I tu by mieli nam wszystko zniszczyć. Po prostu szkoda by mi było to zaprzepaścić, nie? Z dziada, pradziada to jest, przychodzi, jeszcze na syna bym chciał to przekazać, nie? I nie wiadomo, co z tym będzie, nie? Jeśli na badanym terenie potwierdzi się teza o dużych zasobach węgla brunatnego, a jego wydobycie okaże się opłacalne, z powierzchni ziemi może zniknąć nawet kilka miejscowości. Zdaniem mieszkańców, burmistrz, wydając pozytywną opinię na temat poszukiwania i rozpoznawania złoża węgla brunatnego, zrobił to za ich plecami. Nam udało się dotrzeć do tego dokumentu, w którym burmistrz mówi, że pozytywna opinia dotycząca prac geologicznych nie przesądza w żaden sposób o stosunku do udzielenia zgody na prace wydobywcze. Należy przeprowadzić szczegółowe konsultacje społeczne oraz kampanię informacyjną, które pozwolą mieszkańcom na wypowiedzenie się odnośnie dalszych kierunków rozwoju gminy. Nie wiedział nikt. Tak naprawdę, jak będzie wyglądało nasze życie, każdy mówił kopalnia w Oczkowicach, no 3 kilometry dalej, to bardzo niewiele. Każdy myślał, że to będą jakieś może małe doły. Nie będzie nam to szkodziło, będziemy sobie normalnie mieszkać, żyć, pracować, uprawiać ziemię. No i dzisiaj proszę zobaczyć. Zainteresowanie bardzo duże. Bardzo duży problem tak naprawdę. Nie chcieliśmy tu nikogo straszyć. Chcieliśmy po prostu uświadomić ludziom, żeby byli uświadomieni w momencie referendum tak naprawdę, że ten ich głos się liczy, że tak naprawdę to nieraz od nich może zależeć przyszłość wielu, wielu set ludzi. Jeśli chodzi o wiercenia, rozpoczęliśmy je 8 listopada. Zanim weszliśmy z pracami terenowymi, oczywiście musieliśmy przeprowadzić całą kampanię informacyjną, która przebiegała z różnym nasileniem, ale doprowadziła do uzyskania koncesji najpierw, a następnie do uzyskania zgód gospodarzy na wejścia na poszczególne działki. Nie ma możliwości wejść na działkę jakiegokolwiek gospodarza bez uzyskania wcześniejszej zgody. A więc udajemy się do gospodarza, na terenie którego działki jest lokalizowany otwór geologiczny. Rozmawiamy o warunkach
wierceń, o tym, ile czasu to zajmie, jaką powierzchnię zajmiemy, proponujemy formę rozliczenia finansowego, tak przed wejściem, jak i później po zejściu z tego obszaru wierceń. I w chwili obecnej mamy z pewnym wyprzedzeniem uzyskanych kilka jeszcze, czy powiedzmy jeszcze sporo zgód, tak, że w tej chwili wiercenie mogą odbywać się płynnie, bez żadnych zahamowań, bez konfliktów. Jak to jest możliwe, że nie zapytano mieszkańców, do których należy ta ziemia, o zdanie? Burmistrz nasz jest bardzo dobrym mówcą. Świetnie tłami umysły naszym radnym. Także oni tak byli zaszokowani, bo gdyby któryś coś powiedział, to burmistrz by mu pogroził ręką, a jej nic nie załatwisz u mnie. A tu burmistrz nieudolnością swoją zadłużył gminę i teraz chce zniszczyć nasze gospodarstwa. Nie oddamy tej ziemi. To jest nasza ziemia, matka, która żywi i rodzi. I jak będzie potrzeba, to oddamy krew. A ta krew spłynie na nich, na was, rządzących. Pamiętajcie, co zostawicie swoim pokoleniom, swoim wnukom. Powiedzą, to jest wnuk tego burmistrza nieudolnego, który to nam zrobił, wykopaliska. W tym wypadku już nic nie zostaje, jak zapytać burmistrza o to w takim razie. Jakie plany związane z tą kopalnią i z tymi odwiertami pan w tym momencie będzie reprezentował? Bardzo mi przykro słyszeć wypowiedzi tutaj niektórych państwa. Gmina Miska Górka z kopalnią nie wiąże żadnych planów. Zasoby potencjalnego węgla na terenie gminy Miska Górka są niewielkie. Zdecydowanie większe są na obszarze sąsiedniej gminy, czyli jest niemożliwe, aby kopalnia funkcjonowała u nas, a w sąsiedniej gminie nie. Także tutaj planów nie mamy żadnych. Natomiast wspólnie z burmistrzem gminy Krobia wydawaliśmy opinię dotyczącą badań i poszukiwań. I w opinii zwróciliśmy uwagę, że ten temat wzbudza wielkie kontrowersje wśród społeczeństwa, szczególnie wśród rolników, aby to ewentualnie uwzględnił przy wydawaniu decyzji i też podkreślali, że nasza opinia absolutnie nie należy jej odbierać jako jakąkolwiek zgodę na sprawy związane z ewentualnym wydobyciem węgla. Natomiast jako gmina jesteśmy w tej chwili bardzo mocno zaangażowani w odnawialne źródła energii. Dość duży obszar gminy będzie pokryty farmami wiatrowymi. Nas dziwi niekonsekwencja pana burmistrza, który mówi, że od 6 bodaj lat jest zobowiązany czy związany umową z firmą, która ma postawić wiatraki i wypisuje opinię, w której owszem wskazuje pewne negatywy i napięcia społeczne odnośnie kopalni, ale jednoznacznie się nie określa. To gra na dwie strony, czy powiedzmy chce coś ugrać albo od wiatraków, albo od kopalni. Jeżeli jest związany z umową i mówi, że grożą za to wielomilionowe odszkodowania tamtej firmie, to jeżeli firma PAK zwróciła się do niego z prośbą o wydanie opinii, to w moim odczuciu, a pan burmistrz jest prawnikiem, czyli miał na zajęciach logikę, logicznym wydaje się odpowiedź: szanowny panie ministrze, nie wyrażam zgody na wiercenie w tym terenie, ponieważ jestem związany umową z firmą, która będzie budować w przyszłości farmy wiatrowe. Kropka. Nie byłoby dzisiejszego spotkania, nie byłoby nerwów, nie byłoby problemu. Aktualnie nie widzimy uzasadnienia jakby do wprowadzenia tego tematu, innej funkcji na tym obszarze niż produkcja rolnicza jako dominująca i rozwój pobocznych funkcji usługowych, przetwórczych z tym związanych. Zasięg leja depresyjnego byłby na pewno większy. W Koninie mieliśmy strukturę gospodarstw rolnych stosunkowo małych, o niskiej wydajności z uwagi także na gorsze gleby. Tutaj mamy doskonałe tradycje rolnicze, duże gospodarstwa, dobrze sprofilowane, lepsze warunki gruntowe, bo doskonałe gleby, jednocześnie, tak jak już mówiłem, o
o wiele lepszych warunkach wodnych przez takie, a nie inne ukształtowanie w okresie ostatnich zlodowaceń. I to jest, można powiedzieć, od razu konsekwencje tego będą większe niż to można by obserwować w Koninie. A na chwilę obecną, jeśli mielibyśmy przywołać jakąś taką liczbę dla zobrazowania tego, jakie straty rolnictwo poniosło tam właśnie w terenie, w okolicach Konina, w porównaniu do tego, jakie straty mogłoby ponieść rolnictwo, czy te obszary wokół, hipotetycznie tylko, kopalni właśnie tam w Miejskiej Górce czy w Krobi. Znaczy nie dysponujemy takimi danymi, które by potwierdzały, jaki to jest rząd wielkości, jakie to są straty. Możemy powiedzieć tylko, że przekształcenia powierzchni ziemi są ostateczne. Nie można odtworzyć tego, co natura tworzyła przez tysiące lat. Jeśli nawet następuje rekultywacja terenu w kierunku rolnym czy leśnym, to struktura gleby jest nieodtworzona. Jeśli mniej więcej 2 cm gleby to jest 10 tysięcy lat funkcjonowania tego środowiska jako środowiska naturalnego, to możemy poczekać następne 50 tysięcy lat do czasu, kiedy mniej więcej natura da sobie radę z odtworzeniem takiej struktury gleby, jaka była przed rozpoczęciem eksploatacji. Także tego nie można rozpatrywać, tego nie można porównywać. To, czym dysponuje rejon Gostynia, Miejskiej Górki, Krobi, to jest dar natury, który jest w tym miejscu. Tego nie da się przenieść i tego nie da się odtworzyć. Zawsze publicznie się wypowiadałem i prezentowałem stanowisko, że nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, że zainteresowana firma złoży ofertę budowy kopalni czy czegokolwiek, to i ja, i radni staliśmy na stanowisku, że dla nas najważniejsza jest opinia mieszkańców. I od początku uważaliśmy, że w tej sprawie powinniśmy przeprowadzić referendum. Przeprowadzić referendum. Czy mieszkańcy sobie tego życzą? No naszym też partnerem jest kapitał, z którym współpracujemy od kilku lat, dotyczący elektrowni wiatrowych. Także tutaj firma FinanceWise, a w tej chwili ta firma już finalizuje rozmowy z koncernem energetycznym DONG, który będzie realizował, mam nadzieję, tą inwestycję, na którą ona też, podejrzewam, wzbudzi emocje, wzbudzi kontrowersje. Burmistrz tłumaczy nam, że przyszłościowe farmy wiatrowe, które na przykład stają w kolizji z odkrywkową kopalnią węgla brunatnego na naszym terenie, no to już jest rzecz święta. Podaję tutaj przykład gminy Krzywin, gdzie za kilka tam wiatraków firma, która miała je budować, żąda kilkumilionowych odszkodowań. Ja się zapytuję, czy pan burmistrz słyszy to, co mówi, czy zebrani tutaj mieszkańcy też to słyszą. Skoro są firmy, które wysiedlają 40 tysięcy ludzi, to czy tej firmy nie będzie stać, żeby po prostu sprawę przyciszyć, zapłacić karę i zrobić swoje. Jak już pan redaktor wspomniał, inwestują tutaj ponad 20 milionów. To są sumy, o których nie mówi się oficjalnie i dokładnie, ale to są kwoty 20-25 milionów. Takie informacje do mnie dotarły. I czy oni to odpuszczą? Co będzie do nich zapłacić karę za ten teren kolizyjny, gdzie ma powstać kilka wiatraków i ktoś zażąda kilku milionów? To będzie po prostu kolejna bariera, którą można łatwo usunąć. Panie prezesie, ten rejon tutaj wokół Konina to jest pewnego rodzaju teren taki doświadczalny dla mieszkańców choćby nawet Miejskiej Górki. Jak tutaj na tym terenie wygląda przyroda? Działalność człowieka zawsze powoduje różnego rodzaju konsekwencje, mniejsze lub większe. Natomiast oczywiście powinniśmy robić wszystko, żeby te konsekwencje dla środowiska naturalnego ograniczać, maksymalnie ograniczać. W tym rejonie eksploatacja węgla brunatnego odbywa się od końca lat 40., a więc już 60 lat. I wydaje mi się, że z przyjemnością jesteśmy w stanie gościć i pokazać tutaj mieszkańcom tamtych terenów, jak wygląda środowisko naturalne na obrzeżach funkcjonujących kopalń, bo obawiam się, że zbyt często funkcjonuje pewien mit, wyobrażenie nie do końca realne. Oczywiście, tak jak powiedziałem, występuje wpływ na środowisko, ale czy to jest wpływ uniemożliwiający życie?
Naprawdę zadałbym to pytanie niektórym niedowiarkom. W każdym razie i niedowiarków, i tych, którzy chcieliby to zobaczyć dla sprawdzenia czy potwierdzenia swojej wiedzy, zapraszamy i bardzo chętnie będziemy gościć. Spotkaliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko tym zamiarom tej spółki. I ja jestem podbudowany, że ludzie potrafią zaprotestować i to mocno, ale bardzo, bardzo jestem zawiedziony, że władza gminna nie chce stać na czele tego protestu. Bez władzy gminnej my tego nie przeprowadzimy. Nam jest potrzebny burmistrz, który stanie na czele protestu, nam są potrzebni radni, sołtysi, bo razem coś zrobimy. Pojedynczo nigdy nie wygrał. I teraz w tej sytuacji co dalej? Co państwo proponują? Nie możemy dopuścić po prostu do tych próbnych odwiertów, mi się wydaje. To jest jedyne wyjście. Każdy jest właścicielem swojej ziemi. Jeżeli nie wpuści, to nie zrobią tego odwiertu. Nie będą wiedzieli, ile mają tego węgla i nie będą kopać. To jest moje zdanie. Panie rektorze, ja proponuję elektrownie wodne. Mamy piękne rzeki polskie. Co my z nimi robimy? Zaniedbane są. To możemy problem rozwiązać. Ile można na Rzeszę mieć? I Wiśle, i Odrze, i inny. Są rozmaite rzeki, tak? To taki problem można stworzyć. Powiem przewrotnie, że nawet gdybym bardzo chciał i by mi zależało, żeby była kopalnia, to konstrukcja prawna w tej chwili wygląda w ten sposób, że jest to po prostu niemożliwe. Panie redaktorze, mówi się o jako alternatywa farmy wiatrowe. Mam tu gazetę, to jest z paru dni wstecz, w której pisze jest artykuł na temat, że farmy wiatrowe w dzisiejszych przepisach mogą nie powstać, bo ekonomicznie im się nie będzie to opłacać je budować. Bo nie ma dopłat nie ma do koncesji na zieloną energię i ja powiem tak, jest sytuacja bardzo zdenerwowana w naszej gminie, jest sytuacja patowa, ale też, tak powiem, kolego Karolu, ja wciąż ciebie wierzyłem, wierzę i myślę, że tu faktycznie ta deklaracja, że wspólnie jesteśmy przeciwni kopalni i za wszelką cenę wszystkie dzisiaj róbmy działania, żeby nie powstało jakiekolwiek dodatkowe ruchy, które zostały już do tej pory popełnione. Cofnięcie koncesji to jest trudna sprawa, ale ja mam pytanie do pana burmistrza. Czy pan burmistrz jest w stanie w tej chwili za pośrednictwem swoich radnych dotrzeć do tych wątpliwych rolników, bo oczywiście są tacy, którzy się zgadzają na odwierty. Nie to, że koncesja, powiedzmy, jeżeli będzie jest wydana i odwierty się skończą. Nie. Ta koncesja ma być nieskonsumowana, bo jeżeli oni nie wywiercą ilości planowanych otworów, po prostu nie będzie ona ważna, wygasa. I czy pan przez swoich radnych jest w tej chwili w stanie dotrzeć do rolników, bo to dla mnie będzie istotne, bo ja apelowałem do wszystkich, żeby nie pozwolili, na razie jeszcze powiedzmy nas obowiązują w tym państwie jakieś tam prawa. Konstytucja, ustawa o ochronie gruntów i użytków leśnych i ustawa o geologii tym i zasobach. Także w myśl tego prawa, jeżeli rolnicy nie zgodzą się, to nie będzie powiedzmy że tak powiem, zakończenia tej koncesji nie będzie żadnych opinii. A jeżeli one będą, to tak jak pan redaktor powiedział, no niestety, spółka nie odpuści, ja nie wierzę w to i pan może opowiadać w tej chwili, że rozwiązania prawne i tego. Takich rozwiązań potem się dużo znajdzie i my możemy czasem zostać tutaj, że nie będziemy mieli nawet skąd wody czerpać. Czyli w takim razie, panie burmistrzu, odpowiedź tak albo nie, bo na to pytanie inaczej się nie da odpowiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, że wiercenia poszukiwawcze odbywają się na gruntach rolników. I tutaj apeluję, jeżeli jest rolnik, który wcześniej wyraził zgodę i w tej chwili czuje się zagubiony, bo od tego jest właśnie gmina, że służy radom i czuje się zagubiony, że chciałby się z tego wycofać, zapraszam do urzędu, pomożemy mu zredagować wniosek, w którym się wycofa z wcześniej wyrażoną zgodę. Ja rozumiem, gdyby pan burmistrz powiedział tak, że jeżeli rolnicy, bo są, ja wiem o tym i mówiłem o tym, są zdeterminowani sytuacją w rolnictwie i on
powiedzmy, nie widząc jakichś tam przyszłości, nie mając następców, no jest skłonny wyrazić zgodę na tego. Ja widziałbym, żeby pan burmistrz powiedział, w tej chwili odpowiedział, tak, ja do tych rolników dotrę, którzy są, powiedzmy, sfrustrowani i powiem im tak, nie, że im dam pieniądze z kieszenia, bo ich nie może dać, ale w jakiś sposób będzie próbował pomóc, bo różne są sytuacje, ale jeżeli takiej odpowiedzi nie usłyszę, no to znaczy, że co, no to pan burmistrz jest, powiedzmy, w obłokach buja i ma wszystko gdzieś, no. Przepraszam bardzo. Konkretnie, czy pan będzie próbował przekonywać tych sfrustrowanych, bo są tacy, ja się boję, nawet jak pan tutaj mówił o tym, że referendum zrobić, to ja się boję, jako rolnik, że być może, że będzie tego, bo wiemy, jaka jest sytuacja w rolnictwie, ale pana zadaniem jest, żeby powiedzieć, tak, proszę pana, w jakiś inny sposób pan jest włodarzem tej gminy, będę próbował się wam pomóc. Mówię jako burmistrz, jako Karol Skrzypczak, tym bardziej prywatnie. Jako burmistrz może by miał jakieś wahania, jako Karol Skrzypczak zdecydowanie w 100% mówię nie i składam tutaj deklarację, że również burmistrz Krobi podobne stanowisko zajmie. Burmistrz zobowiązał się do odwołania swojej pozytywnej opinii na temat poszukiwań złóż węgla brunatnego u ministra środowiska. Jednak mieszkańcy przekazali nam informację, że nadal nie wywiązał się ze złożonej obietnicy. Do tej sprawy na pewno jeszcze wrócimy. W tym programie to już wszystko. Na kolejny zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:45. Do zobaczenia.